On zajął pierwsze miejsce w konkursie z biologii i zdobył główną nagrodę. Mój chłopak zajął drugie miejsce w zawodach sportowych. Nie zdobyliśmy złotego medalu, ale zdobyliśmy wyróżnienie. Mój talent odkryła moja nauczycielka ze szkoły. Nasi rodzice pomagają nam rozwijać nasze zdolności. Jeśli mój nauczyciel będzie miał czas, będzie mi pomagał w przygotowaniach do konkursu. Jeśli będę dużo trenować przed konkursem, to zdobędę nagrodę. Jeśli zajmę pierwsze miejsce, będę uczyć się w szkole tańca za granicą. Jeśli będę się uczyć w tej prestiżowej szkole, to zrobię międzynarodową karierę. Jeżeli zdobędę sławę, będę mieć pieniądze i będę mogła dużo podróżować. Jeśli wszystko się uda, w przyszłości otworzę szkołę tańca dla dzieci i młodzieży. Będę robić to, co kocham. Dziękuję, że zgodził się pan na wywiad. Cała przyjemność po mojej stronie. Jestem ciekawy, o co mnie pani zapyta. Jest pan popularnym aktorem, jest pan znany w Polsce, ale gra pan też czasami w zagranicznych filmach. Czy lubi pan tę pracę? Tak, uwielbiam ją. To dla mnie nie tylko praca, ale też największa pasja. A kiedy pan odkrył swój talent aktorski? Odkryła go moja nauczycielka języka polskiego. Zapisałem się do kółka teatralnego. Braliśmy udział w różnych konkursach i wtedy postanowiłem iść do szkoły teatralnej. Czy pamięta pan jakiś konkurs, w którym brał pan udział? Pamiętam jeden prestiżowy konkurs dla młodych talentów. Bardzo się wtedy denerwowałem, ale zająłem pierwsze miejsce i zdobyłem główną nagrodę. Moja siostra jest utalentowana aktorsko. Dlatego bierze udział w wielu castingach. Chcę być modelką. Ostatnio wzięłam udział w pokazie mody. W tym spektaklu biorą udział profesjonalni aktorzy oraz amatorzy. Nie wezmę udziału w tym projekcie. Nie mam czasu. Masz nową komórkę? Tak, kupiłem przedwczoraj, ale nie jestem zadowolony. Dlaczego? Dlatego, że muszę ją ładować co kilka godzin, bo bateria jest słaba. To jest irytujące. Wydaje mi się, że oglądasz za dużo filmów albo za długo słuchasz muzyki. Ja mam podobny model telefonu i działa dobrze. Nic nie oglądam, bo często nie mam internetu. Poza tym ta komórka jest bardzo cicha. Prawie nie słychać muzyki. Może zepsuł się głośnik. Może, ale tak szybko? Mam ten telefon dopiero dwa dni. Myślę, że to może być jakaś wada fabryczna. Powinieneś iść do sklepu albo serwisu i złożyć reklamację. Na pewno będziesz mógł wymienić komórkę na taką, która działa. Wolę ją oddać i kupić inną.